Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Maro, a to jest kolejny odcinek z Kariery na Nowo. Tym razem na tapetę bierzemy Andresa Iniestę. Jak widzimy, zaczyna karierę w Barcelonie jako środkowy obrońca, młody 16-letni talent. A jak potoczy się jego kariera? No cóż, zobaczymy w tym odcinku. Przechodzimy do pierwszego sezonu, jak widzimy Andres Iniesta nie zadebiutował jeszcze w pierwszym zespole Barcelony, za to grał w juniorach, 12 występów w pierwszym składzie, 8 z ławki, 5 bramek, 4 asysty, jak na środkowego pomocnika i to tak młodego, bardzo dobry wynik. W lidze widzimy, że Barcelona bez Iniesty jeszcze nie wygrała ligi, Iniesta żadnej nagrody indywidualnej nie dostał, a w rozgrywkach widać, że Barcelona wygrała Ligę Młodzieżową UEFA. To jest zaskakujące, bo już po raz któryś mamy w karierze na nowo zwycięzcę Młodzieżowej Ligi UEFA już na samym początku. Sezon drugi i widzimy, że wartość Andresa Iniesty nieznacznie wzrosła. Dalej nie zadebiutował w pierwszym składzie Barcelony. Dalej gra w juniorach, tym razem 19 występów w pierwszym składzie, 10 z ławki, 3 bramki, 6 asyst. Już mniej strzela, więcej asystuje. Jak widzimy, Barcelona dalej bez Iniesty jest na drugim miejscu w tabeli, 10 punktów straty aż do Realu Madryt. Iniesta bez żadnej indywidualnej nagrody w tym sezonie. A zespołowo widzimy, że Barcelona wygrała Młodzieżową Ligę Hiszpańską oraz była w finale Ligi Młodzieżowej UEFA. Jednak to im się nie udało, mają tylko Mistrzostwo Hiszpanii i Wicemistrzostwo Europy. Sezon trzeci, wartość Iniesty podskoczyła bardzo, ale jak na 19-letniego zawodnika, ledwie 63 tysiące, to jest bardzo mało. Zadebiutował w rezerwach Barcelony, nie zadebiutował jeszcze w pierwszym składzie. Widzimy, że w juniorach rozegrał aż 50 spotkań, łącznie 7 bramek, 10 asyst, dobry wynik. Jednak dalej widzimy, że nie gra w pierwszym składzie Barcelony. Barcelona trzecia w tabeli, tym razem 7 punktów straty do Realu. Indywidualnej nagrody Iniesta dalej nie ma żadnej. Zespołowo też nic nie osiągnął w tym sezonie. Tak więc można powiedzieć, że był to dla niego taki sezon bardziej rozwojowy, bez jakiegoś przeskoku mocnego. Sezon czwarty, widzimy, ta wartość Iniesty nagle mocno skoczyła, jednak w wieku 20 lat 195 tysięcy. To jest bardzo niska wartość. Ta kariera bardzo źle wygląda. Widzimy, że już gra regularnie w drugim zespole Barcelony, 35 meczów w pierwszym składzie, ale aż 25 z ławki, 4 bramki, 2 asysty w lidze, raz był zawodnikiem meczu, ale ta ocena jest przeciętna, gra Iniesty jest przeciętna, on nie pokazuje czegoś niesamowitego. Barcelona w końcu wygrała Ligę Hiszpańską, a Iniesta dalej nie gra. W czwartym sezonie Iniesta dalej nie przebił się do pierwszego składu Barcelony. Indywidualnie też nic nie osiągnął, tak samo jak zespołowo nie ma żadnego trofeum w tym sezonie. W sezonie piątym Iniesta dalej nie gra w Barcelonie. 21 lat, 1,6 miliona wartość, Barcelona chce go wypożyczyć. I ten sezon spędził na wypożyczeniu w Levante, 14 spotkań, 2 bramki, 2 asysty, a w tabeli widzimy, że Levante było 14, a Barcelona bez Iniesty na drugim miejscu. Pierwsza indywidualna nagroda dla Iniesty to jest uwzględniony w 11 sezonu Levante, a w rozgrywkach dalej Iniesta bez żadnego medalu. Sezon szósty, Iniesta ma 22 lata i w końcu zadebiutował w Barcelonie, 1 mecz w pierwszym składzie, 1 mecz z ławki i tyle. Nie można nic więcej powiedzieć, ocena 7-0, więc to były dobre mecze, ale liczb nie dostał podczas tych spotkań. Barcelona na trzecim miejscu w tabeli, Real Madryt rozwalił ligę w tym roku, 107 punktów. Iniesta dalej bez żadnej indywidualnej nagrody, a w rozgrywkach widzimy, że udało mu się zadebiutować w reprezentacji Hiszpanii U21 w ostatniej chwili, ponieważ od teraz już się nie łapie do tej kategorii wiekowej. Sezon siódmy, Iniesta ma 23 lata, ta jego wartość rynkowa się już rozpędza, ale jak widzimy, nie grał w Barcelonie, tylko spędził sezon na wypożyczeniu w Napoli. 18 spotkań, 14 w pierwszym składzie, ocena meczowa 7-12, więc widać, że on już rządzi w tym środku pola. Napoli z Iniestą skończyło sezon na siódmym miejscu, zabrakło im 3 punktów do Ligi Europy i zagrają w Conference League. I tu mamy kolejne indywidualne wyróżnienie dla Iniesty, uwzględniony w 11 sezonu Napoli, a w rozgrywkach jeszcze nie ma żadnego medalu. Sezon ósmy, Iniesta ma 24 lata, jest wart 29 milionów, a jak widzimy, nie gra w Barcelonie, zagrał w Celcie, 29 spotkań w pierwszym składzie, 4 bramki, 5 asyst, ocena meczowa 7,26, rządzi w środku pola, jednak w Barcelonie dalej nic w nim nie widzą. Jak widzimy, Celta zajęła 9 miejsce, a Barcelona 3. I tu już widzimy, Iniesta łapie coraz więcej nagród indywidualnych w 11 tygodnia ligi, w 11 sezonu Celty i zawodnikiem roku według kibiców Celty. Pokazał, że on był tym najważniejszym zawodnikiem w zespole i może dzięki temu będzie grał w Barcelonie. W rozgrywkach dalej nie ma żadnego seniorskiego medalu. Mamy sezon dziewiąty, który Iniesta spędził w Barcelonie i to był bardzo zły sezon dla niego. Tylko łącznie 5 spotkań
i to jest 5 spotkań z ławki, 4 w lidze, 1 w pucharze. Ocena meczowa 6,50, czyli wchodził z ławki, nic nie pokazywał, a Barcelona skończyła sezon na trzecim miejscu. Kto wie, może gdyby Iniesta grał regularnie, to by było coś więcej. Z nagród indywidualnych oraz zespołowych widzimy, że Iniesta dostał tylko srebrny medal za to, że w Pucharze Hiszpanii Barcelona zajęła drugie miejsce. Tu widzimy też zespół zainteresowany Iniestą. Jak widzimy, Iniesta jest wystawiony na sprzedaż. Barcelona chce niespełna 10 milionów za niego, a zainteresowane są Celta, Borussia, Inter, Lazio, Sevilla oraz Villarreal. Zobaczymy, czy gdzieś przejdzie, czy może jednak zostanie i będzie walczył o pierwszy skład Barcelony. Mamy sezon 10 i jak widzimy, Iniesta przeszedł do Interu i zobaczmy, jak wyglądał ten jego sezon w liczbach. 38 spotkań, zagrał w każdym meczu ligowym, 2 bramki, 9 asyst, w środku pola rządził, ocena 7,32, do tego doliczając wszystkie inne rozgrywki mamy 47 spotkań klubowych i ocena 7,39. Iniesta był w tym sezonie jednym z najlepszych pomocników na świecie. Inter niestety bez wygranej ligi zajął 4 miejsce, ale z ogromną przewagą nad 5 Romą. Iniesta indywidualnie został wybrany do 11 sezonu i w końcu zadebiutował w reprezentacji Hiszpanii w wieku 25 lat. Przejście do Interu mu się opłaciło i to bardzo. Jak widzimy, Hiszpania pojechała na Mistrzostwa Świata i Iniesta nie odgrywał tam ważnej roli. 3 razy wszedł z ławki, ale nic szczególnego nie pokazał i Hiszpania zajęła 4 miejsce na tym turnieju. Sezon 11, Iniesta dalej siedzi w Interze, jego wartość to już 55 milionów, więc widać, że to przejście do Interu nadało rozpędu jego karierze. Zmiana numeru na numer 20, ciekawe, czy w końcu zagra z tą legendarną ósemką. W Interze 37 spotkań, ale aż 12 z ławki, to jest zaskakujące, że już nie jest takim podstawowym zawodnikiem. 4 bramki, 2 asysty, średnia ocena 7,26, pokazuje, że Iniesta dalej jest jednym z najlepszych zawodników w lidze. Inter zajął 3 miejsce z dużą, bardzo dużą stratą do Juventusu, więc z mistrzostwem pożegnali się pewnie już dużo, dużo przed końcem sezonu. Iniesta po raz kolejny w 11 sezonu i w końcu Iniesta ma pierwszy złoty medal w swojej seniorskiej karierze. Puchar Włoch z Interem w 2031 roku, więc zobaczymy, może już będzie łapał te medale, może będzie miał ich coraz więcej. A w sezonie 12 w wieku 28 lat widzimy, że ta wartość jeszcze bardziej skoczyła do 63 milionów. Iniesta 23 mecze rozegrał w reprezentacji, ma jedną bramkę, więc w reprezentacji też już gra regularnie. W Interze 38 meczy w pierwszym składzie, tak więc w każdym spotkaniu ligowym grał. Nie było odpoczynku, grał we wszystkim, czym można było. W sezonie łącznie 53 spotkania rozegrane. Ani razu nie wchodził z ławki, był podstawowym zawodnikiem Interu. Jak mógł, to grał. I w tym sezonie liczbami, ocenami zniszczył ligę. 5 bramek, 8 asyst. Może to nie jest dużo, ale 7,45 ocena to oznacza, że był ponad tę ligę. Osiągał niesamowite wyniki w każdym meczu. To on był najważniejszym zawodnikiem na boisku. Inter zdobył wicemistrzostwo Włoch, zaledwie 2 punkty za Juventusem, więc byli blisko. Widać, że forma Iniesty poszła razem z formą Interu i Iniesta został także wprowadzony do 11 wszechczasów Interu oraz do 11 sezonu oraz dopisał sobie drugi medal w swojej karierze seniorskiej. Super Puchar Włoch z Interem zdobyty, a w Hiszpanii w końcu zdobył pierwszą bramkę w reprezentacji w wieku 28 lat przeciwko meczu z Gruzją. Jak widzimy, Iniesta w końcu zdobył też złoty medal z reprezentacją, zagrał w każdym meczu na tym turnieju, zdobył jednego gola, miał 2 asysty, ale jak widać, to starczyło, żeby Hiszpania została mistrzem Europy. Sezon 13, Iniesta ma 29 lat, dalej siedzi w Interze, ale to jest dla niego bardzo dobre miejsce. Rozegrał 36 spotkań ligowych, 1 bramka, 9 asyst, 7,37 ocena, więc dalej bardzo dobrze gra w środku pola. Inter skończył sezon na 4 miejscu, bardzo dużo punktów straty do Juventusu. Indywidualnie Iniesta uwzględniony w 11 marzeń Hiszpanii oraz Interu oraz widać, że wybrany do 11 turnieju podczas Euro. W rozgrywkach widzimy, że Inter zajął 2 miejsce w Pucharze Włoch, ale z Hiszpanią wygrał Ligę Narodów, więc ma kolejny złoty medal do swojej kolekcji. Sezon 14, Iniesta już przekroczył 30, czy dalej będzie grał na takim poziomie? No to zobaczymy. W Interze rozegrał 37 spotkań, raz wchodził z ławki, więc dalej jest podstawowym zawodnikiem. 5 bramek, 6 asyst, ocena 7,48. To jest najlepsza jego ocena w karierze, więc w wieku 30 lat rozegrał swój najlepszy sezon. Inter zajął 3 miejsce, dużo punktów straty do Juventus, który od lat dominuje tę ligę. Oczywiście Iniesta w 11 sezonu zarówno Interu, jak i Hiszpanii, a widzimy też, że Iniesta może sobie dopisać kolejny złoty medal. Z Interem wygrał Puchar Włoch. Na Mistrzostwach Świata zaskakująco Hiszpania odpada od razu po wyjściu z grupy, przegrywa ze Stanami Zjednoczonymi 0-1, a Iniesta na tym sezonie nie odegrał ważnej roli, 2 razy wchodził z ławki. No i cóż, nie pomógł swojemu zespołowi. Sezon 15, Iniesta ma 31 lat, jest wart 52 miliony.
Interze rozegrał 37 spotkań ligowych, 2 razy wchodził z ławki, 3 bramki, 8 asyst, 7,55 ocena, tak więc rozegrał jeszcze lepszy sezon, wyśrubował swój wynik, więc widać, że Iniesta im starszy, tym lepszy. W lidze znowu za plecami Juventusu, tym razem drugie miejsce, 7 aż punktów straty do Juventusu. Widać, że Juventus zdecydowanie wygrywa tę ligę, Inter może walczyć tylko o drugi stopień na podium. Iniesta tradycyjnie w 11 sezonu zarówno Interu, jak i Hiszpanii, a z Interem zdobył 2 srebrne medale za Super Puchar Włoch oraz za Puchar Włoch. Mamy sezon 16, Iniesta ma 32 lata, ta jego wartość mocno spadła, ale zobaczmy na jego statystyki w reprezentacji. 66 spotkań, 6 bramek, 3 szóstki. Czy to będzie szatański sezon dla Iniesty? Jak widzimy, 37 spotkań, dalej świetna ocena, 7,46, 8 bramek, 9 asyst. Jeżeli tak patrzę, to w klasyfikacji kanadyjskiej to jest najlepszy sezon Iniesty, jeżeli chodzi o liczby. Gdzie jeszcze zobaczmy na inne rozgrywki, łącznie 10 bramek, 12 asyst, przy 22 bramkach miał udział w tym sezonie. Bardzo dobry sezon Iniesty. W lidze Inter zajął 4 miejsce, ale tylko dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu. Juventus po raz kolejny zdominował ligę. Iniesta w każdej możliwej 11 sezonu, a Inter bez żadnego medalu. Dodatkowo mieliśmy też Mistrzostwa Europy, gdzie Hiszpania przeszła świetnie grupę, ale od razu po wyjściu z grupy trafiła na Anglię. Przegrała 0-2, a Iniesta w tym turnieju rozegrał 3 spotkania, raz wchodził z ławki, ale nic nie dał zespołowi. Sezon 17, widzimy, że ta wartość Iniesty spadła. Czy dalej jest podstawowym zawodnikiem Interu? Tak, 35 spotkań ligowych rozegranych, 5 bramek, 5 asyst. Dodatkowo widzimy, że we wszystkich rozgrywkach łącznie Iniesta rozegrał 47 spotkań. W lidze miał średnią ocenę 7,33, więc dalej jest najważniejszym zawodnikiem Interu. Inter znowu za plecami Juventusu, drugie miejsce, 12 punktów straty. Iniesta uwzględniony do każdej możliwej 11 sezonu, a Inter bez żadnego medalu w tym sezonie. Jak widzimy, po sezonie 18 Iniesta zdecydował się opuścić Inter, w wieku 34 lat jest wolnym zawodnikiem. Ostatni sezon zaskakująco był dla niego też bardzo dobry. Ostatni sezon w Interze zaskakująco był podstawowym zawodnikiem, co się rzadko zdarza w tej karierze na nowo. 24 spotkania w pierwszym składzie, 12 z ławki, 2 bramki, 6 asyst. W końcu ocena spadła poniżej 7. Ostatni raz taki sezon Iniesta miał 14 lat temu, więc widzimy, że z wiekiem przyszła też słabość, ale Iniesta dalej bardzo dużo grał, więc dalej pokazywał, że jest bardzo dobrym zawodnikiem. W lidze Inter zajął 4 miejsce z 2 punktami przewagi nad Atalantą. Najsłabszy wynik Interu od lat, jeżeli chodzi o liczbę punktów. Iniesta pomimo słabszego sezonu został uwzględniony w 11 sezonu Interu, ale jak widzimy, w Hiszpanii już nie gra, nie został uwzględniony w 11 sezonu, a Pucharu dalej żadnego nie ma z Interem. Widzimy, jakie kluby interesują się Iniestą. Są to od klubów chińskich, przez kluby Premier League, aż po kluby z Serie A czy Ligę. Więc widzimy, mamy rozstrzał ogromny. Może jednocześnie pójść do Saint-Étienne czy do PSG. No cóż, zobaczymy, gdzie Iniesta będzie grał w następnym sezonie. Jak widzimy, mamy sezon 19. Iniesta jest w Augsburgu, ale ten sezon rozegrał w Leicester City, więc zagrał jeden sezon i od razu po rozpoczęciu kolejnego okna transferowego przeszedł do Augsburga. I mamy sezon 19, jak widzimy, Iniesta grał w Augsburgu, ale ten sezon zaczynał w Leicester City, to tam przeszedł na zasadzie wolnego transferu, rozegrał 6 spotkań, 5 w pierwszym składzie, miał jedną asystę w Premier League i w połowie sezonu przeszedł do Augsburga, do Bundesligi za 1,3 miliona, gdzie w Augsburgu zagrał w 17 spotkaniach, był podstawowym zawodnikiem. Widzimy, że Iniesta odszedł z Leicester, chociaż Leicester zakwalifikowało się do Ligi Mistrzów, a z Augsburgiem spadł z ligi, zaledwie 2 punktów zabrakło do utrzymania się, tak więc przejście Iniesty do Augsburga nie uratowało ich przed spadkiem. Jak widzimy, zaskakująco Bayer zajął ostatnie miejsce w lidze. Iniesta oczywiście gdzie nie gra, tam jest w 11 sezonu, tak samo było w Augsburgu i żadnych medali nie ma za ten sezon. Jego osiągnięciem w tym sezonie jest spadek z Bundesligi. Sezon 20, Iniesta ma 36 lat, dalej siedzi w Augsburgu. Jak widzimy, zagrał w 6 spotkaniach w pierwszym składzie, 19 z ławki, więc już jest rezerwowym zawodnikiem Augsburga, miał jedną asystę w tym sezonie, ale Augsburg zdecydowanie wygrał ligę, więc będzie grał w Bundeslidze w następnym sezonie. Iniesta zaskakująco nie jest wybrany do 11 sezonu, co się dawno nie zdarzyło, ale jak widzimy, ma jednak ten złoty medal już potwierdzony za wygranie drugiej Bundesligi.
I tutaj mamy koniec sezonu 21. Jak widzimy, Iniesta w tej Bundeslidze nie posiedział. I tutaj widzimy, co się wydarzyło po sezonie. Iniesta nie zagrał dalej w Bundeslidze w Augsburgu. Zakończył karierę zaraz po wywalczeniu awansu i został koordynatorem pionu juniorskiego. Więc widzimy, Iniesta łącznie w reprezentacji rozegrał 73 spotkania. Miał 7 bramek. Jego kariera w klubach była naprawdę liczna w trofea, co się nie zapowiadało na początku. Sam start w Barcelonie był bardzo słaby. Jednak przejście do Interu, ta gra w Interze przez 9 lat była jego najlepszym momentem w karierze. A ja tymczasem dziękuję wam wszystkim za oglądanie i proponujcie kolejnych zawodników do odcinka. Ja tymczasem się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.